Ja przeszedłem Dark Souls 3 na poziomie pierwszym bez upgrade'ów. Nikt mi nie powie, że ja nie umiem w to grać. Nie słucham ludzi ze specjalnie. Mam wystarczająco godzin, żeby mieć w dupie opinię większości ludzi. Kochasz grę, uwielbiasz ten gatunek, a srasz sobie do piaskownicy. No i po co? Ja teraz pierwszy raz odkrywam Eldenka, ogólnie Souls-like, wciągnąłem się, dawno nie miałem tak, żeby mi się gra po nocy śniła. Z Soulsami tak jest. I chyba tak powoli odkrywam swoją misję, że będę taką przedszkolanką, która ludzi wprowadza w Soulsy. Bo jakby dużo ludzi nie rozumie tych gier i jakby albo się od nich odbija bardzo szybko, albo mają takie durne jakieś przekonania strasznie i osądzają ludzi, że wymagają, nie? Ja się tym bawię, sporo frajdy mi sprawia odkrywanie tego samodzielnie. Tak, właśnie o to chodzi, że jakby... Ogólnie gra jest zaprojektowana wokół tego, że w którymś momencie wejdziesz w internety, tak? Po to są te wiadomości na podłodze, że my będziemy się komunikować ze sobą i wymieniać informacje, ale jest bardzo dużo rzeczy i interakcji, które fajnie jest odkryć samemu. Fajnie jest bossów się uczyć samemu, nie? Tylko to też, wiesz, w połowie ludzi ciężko się o tym przekonać, bo wchodzą takie ziutki jak do mnie przy jednym filmie na komentarz. Ty, a co ty ludziom mówisz, jak mają grać? Jak ty magiem grasz, śmieciu? Ty w ogóle pewnie jeszcze z samonami grasz. Ja po prostu nie mogę, no bo... Kochasz grę, uwielbiasz ten gatunek, a srasz sobie do piaskownicy. No i po co? Wczoraj udało mi się ubić Godricka, męczyłem się z 2 godziny, ale satysfakcja zajebista. No na tym to polega. I jakby mało tego... taka rada, nie daj nigdy sobie wmówić, a nie, ten boss był łatwy, co ty tam pierdol, nie. Soulsy mają to do siebie, że różne bossy sprawiają różnym ludziom problemy. Ja się pierdzieliłem w Sekiro z Demon of Hatred, z taką małpą orangutanem, 4 chyba godziny, czy więcej, a inni znajomi z Soulsów mówią, ty nie, to ja 2-2 podejścia i zabiłem, nie? A ja się strasznie męczyłem. Z kolei ja niektóre bossy bardzo szybko ubijałem, a inni się męczyli. Więc to jest jakby... To jest bardzo osobista sprawa. Plus kwestia, że jakby... Wszystko zależy od buildu, nie? I stylu gry. Bo część ludzi gra w jeden sposób, część w inny i trochę ciężko jest jakby osądzać wszystkich na jedną, wiesz... Będzie bleed. A nie! Nie! Oj! O, mama boli. Boli. Mama boli. O, River the Blood! Sekiro na dobrą sprawę, jak uprościć, to oto jest combat system w Sekiro. Oto jest combat system. Ja cierpiałem na początku strasznie, bo ja do Sekiro podszedłem po sporym czasie grania w Soulsy. I po prostu naleciałości z Soulsów absolutnie żadnego sensu nie mają, nie? I na przykład ja chciałem unikać, nie, jak najwięcej... Zamiast parować, a cała gra obraca się i dopiero jak przeskoczyło mi w głowie, że tu się nie unika w większości, tylko jest parowanie i mi carry counter albo podskakiwanie czasami, nie? I dopiero wtedy załapałem, że to jest takie Bloodborne'owe, parujesz, atak, parujesz, atak, i tak takie tempo, bo tam nie masz staminy, nie? Teraz poznałem parę soulsowych osób, z którymi w porządku się gada i ogląda. Te większe kanały trochę mijam, bo taki vibe jest, że albo jesteś progracz, albo nie jesteś gracz wcale. No właśnie, ja się staram tak jakby inkludować, nie? Ludzi, którzy zaczynają, bo ja swoją żonę nawet wciągnąłem. Ja wiem, że jest kurwa ciężko, że to nie jest, wiesz... Ogólnie uważam, że te gry nie są jakieś mega trudne i są do ogarnięcia, tylko trzeba trochę jakby, wiesz, od siebie dać i spróbować zrozumieć. Ja nie gardzę ludźmi za to, albo przeszedł samo na... No, kurwa, no przeszedł, no zepsuł sobie trochę, ale no, to nie moja sprawa jest tak naprawdę. Jak kupił grę i gra oferuje takie rozwiązanie, to można sobie grać. Ja staram się ludźmi nie gardzić, bo ja widzę... Znaczy gardzić, nie staram się ich jakby nie zniechęcić. Ja staram się jakby właśnie ludzi zachęcać do tej gry, bo to jest... Kurwa, to jest naprawdę unikatowa seria. Tak samo z Monster Hunterem. To są tak unikatowe, niszowe gry. Teraz już nie tak bardzo, bo się sprzedało jak, kurwa, bułeczki, nie? Jakby co? To jest zasada, że nie możesz samonować. Kuźwa, mechanika w grze to mechanika w grze. Możesz nie korzystać albo nie. O to właśnie chodzi. Kwestia jest tylko taka, że dużo ludzi mówi tak albo tak i oboje, kurwa, nie rozumieją, że w grach From Softu nie ma opcji w menu. To jest jedna rzecz, której ludzie nie rozumieją bardzo często. I temu się przypierdzielają. FromSoft nie ma opcji graj w multiplayer.
w menu. Nie, oni mają palce do przyzywania albo do inwajdowania. Tak? I tak samo jest z poziomem trudności. Temu ludzie narzekali, zwłaszcza w Sekiro, że nie ma poziomu trudności. Jak tak grać, nie? Jest! Jest! W Sekiro nie ma, ale ogólnie w Soulsach jest. Tylko nie w taki sposób, co wy myślicie. Ten poziom trudności jest w doborze broni, jest w poziomie twoim postaci, jest w tym, czy właśnie samonów używasz. Ojej! Dam radę, czy nie? GG. Przede wszystkim właśnie samony to jest dosłownie poziom trudności. Tylko, że ja z kolei mam tak, że na przykład ja nie lubię, przez Monster Huntera trochę, nie lubię samonów z tego względu, że one mi przeszkadzają kontrolować walkę i bossa. I w niektórych walkach użyję, bo wiem, że są spoko. Ja wszystko przeszedłem bez. Ja przeszedłem Dark Souls 3 na poziomie pierwszym bez upgrade'ów. Nikt mi nie powie, że ja nie umiem w to grać i że ja cheezuję. Ja wiem, jak się w to gra. Tylko niektóre bossy wiem, że można. Albo niektórych bossów mam dość. Nie chce mi się już po raz piąty ich bić, czy dziesiąty, czy dwudziesty. Więc sobie używam. A jak ogólnie ktoś ma ochotę, niech sobie używa. Może jest słabszym graczem, może nie ma czasu, żeby się męczyć. Może nie chce. To tak jak mówię, no, że a, bo to whisky drogie takie, nie? I ludzie marnują w sobie doświadczenie. No marnują. Ale zapłacili za to i se mogą marnować, nie? Mhm. Dosłownie wszyscy to samo robią. Nic nowego nie zrobiłeś, kolego. Koleś obejrzał na YouTubie film i zrobił build. No i co? Się zesrał, kurwa. Wiesz, ludzie mówią o samonach. Dla mnie, znaczy mówię, główny mój powód jest taki, że raz jak kto chce tak gra, a dwa, że ludzie pierdzielą o samonach, używają najcięższego pancerza, największej możliwej absorpcji, biorą najcięższą możliwą tarczę, kastują na nią ulepszenie, ta tarcza nigdy się nie łamie, jeden hit ostatniego bossa w DLC zabiera im, kurwa, może 5% HP i oni stoją z tarczą i dźgają, kurwa, no i oni są lepszymi graczami, bo oni nie używali samonów często. I przychodzi taki ziutek i mówi, że ty grasz źle w grę, no. Nie słucham ludzi ze specjalnie. Mam wystarczająco godzin w Soulsach, żeby mieć w dupie opinie większości ludzi po prostu na ten temat i tyle. I to było od zawsze, to było od jedynki. Zwłaszcza jak jesteś jeszcze, nie daj Boże, inwajderem, tak jak ja. O, koniec, kurwa. Ja jestem najgorszym sortem człowieka, bo ja mam czelność kooperów inwajdować albo jakie inne gówno robić. To też jest mechanika w grze, kurwa. Która kontruje koopa. To o to głównie chodzi. Dla mnie to i tak jest wyzwanie, więc jakikolwiek sukcesów się cieszę w tej grze, nieważne jak... Nie, no właśnie o to chodzi, nie? Mówię, nie każdy musi być na tyle sprawny. Gdyby moja matka przysiadła do tego i grała z samonami, czy ja będę ją mówił, że ona nie przeszła gry, bo z samonami grała? Ona w życiu w Sonika tylko dwójkę grała na Sega 30 lat temu, no zmiłujmy się. Niech se gra! Tak samo mówię, żonę nauczyłem. Ona jest takim cozy gamerem okazjonalnym. A połowę Dark Soulsów trójki przeszła. Praktycznie sama. Cały czas graliśmy w koopie, fakt, ale mieliśmy odpalony palec, tak jak tutaj jest język w tej grze, że jakby inwajderzy cały czas tam wchodzili. Ja biłem się z inwajderami, a ona pokonywała level. I przeszła połowę, aż doszła do momentu, gdzie ona sama mogła inwajdować i zaczęła ludziom wchodzić do gier, bawić się i nie przeszła gry, bo była zajęta rozrywką. Ale połowę gry przeszła, no przeszła Pontifa, no. Panie kochany. A już, Aneta, nie wiem, czy widziałaś już w komentarzach, ktoś mnie ścisnął, że chyba z Podlasia jest. Będę się powiedzieć, ty, ja się nie wstydzę. Dobra? Ja nie mam wyboru. Starałem się, nie wyszło.